dziennikarz z 20-letnim stażem, czyli przed wami w tej chwili Maciej Samcik. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Mam nadzieję, że się, że widać, jak bardzo się rumienię. Powiem szczerze, poziom stresu jest w tej chwili u mnie no nieco niższy niż jeszcze kilka minut temu, bo jak się tak do was odwróciłem już nie plecami, to zauważyłem, że relatywnie mało z was po twarzach mogę podejrzewać o to, że jesteście pracownikami banków w branży finansowej, i w związku z tym szansa jest na to, że podczas mojego wystąpienia atmosfera będzie z mojego punktu widzenia troszeczkę lżejsza niż podczas niektórych takich no, stricte branżowych, kiedy jak nawijam o tej etycznej bankowości i innych dyrdymałach, to tak słyszę taki syk po sali się roznoszący. Zabić, zabić. No tutaj nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Znaczy, jak będę przynudzał, to dajcie znać. Szanowni, rozumiem, że większość z was przyszła na to wiekopomne wydarzenie ze względu na Michała i Marcina. I jest to całkiem zrozumiałe, ponieważ mają najbardziej wyróżniające się z tłumu koszulki. W związku z tym kilka słów powiem na temat tego, czym się zajmuję, bo też trzeba powiedzieć, że blog, który robię, jest do blogów kolegów, znaczy jest ulepiony z innej nieco gliny, i no, są tacy, którzy twierdzą, że w ogóle jest do bloga niepodobny lub też do niczego innego, ale tych złośliwców, tymi złośliwcami się nie przejmuję. Wyróżnia się on kilkoma cechami, których rzeczywiście takie standardowe, zwykłe blogi nie posiadają. Robię go od... Gdzie jest ten magiczny sprzęt? Tu. Robię go od 2009 roku i specyficzny jest sam jego profil. Po pierwsze jest to rzecz niekomercyjna, co wiąże się z tym, że mam to szczęście i ten komfort, że moja osobista marka Samcik jest na tyle dobrze pozycjonowana, że mogę sobie pozwolić na to, iż by marka subiektywnie o finansach mogła pozostać komercyjna. Mam nadzieję, że to się jeszcze przez jakiś czas nie zmieni. Druga cecha, która wyróżnia ten blog, to jest fakt, że jest to blog interwencyjny w zasadzie. Oczywiście jest tam trochę publicystyki finansowej, jest trochę porad, jest trochę opowieści o promocjach. Tu wchodzę w szkodę kolegom, zwłaszcza pewnie Michałowi. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że jego wystąpienie bardzo z jednej strony mnie zdołowało, ale potem zaraz podniosło do duchu, zdołowało, dlatego że zdałem sobie boleśnie sprawę z tego, ile kasy przeszło mi koło nosa. A z drugiej strony no, jest to żywy dowód na to, że oszczędzanie nie musi boleć. Ja zawsze wyznawałem taką zasadę, że nie można ludzi straszyć tym bólem oszczędzania i tą emeryturą, która będzie biedna, i roztaczać takie straszne wizje. Teraz mam kolejny argument na to, że oszczędzanie nie musi boleć ani wiązać się z wielkimi wyrzeczeniami. No, jest to rzecz, blog interwencyjny charakteryzuje się tym, że jest tam mnóstwo różnych indywidualnych, drobnych, ważniejszych, mniej ważnych spraw. Oczywiście czasem dotykam spraw ważniejszych, strategicznych, ale przeważnie to są jednostkowe sprawy. Publikuję je głównie dlatego, żeby w innych instytucjach finansowych, które podobne rzeczy się dzieją lub też mogłyby się dziać, żeby te instytucje dokręciły procesy, zmieniły procesy i żeby nie stały się bohaterami publikacji blogów w przyszłości. No, tych tekstów jest bardzo dużo, średnio jeden dziennie, czasami dwa, więc to też jest taka cecha, która wyróżnia blog, ale też wynika z faktu, że po prostu to jest ten typ działalności. No, często mnie pytacie, coraz częściej, szczerze mówiąc, dlaczego jednocześnie jestem dziennikarzem i blogerem? I czy bym sobie już nie chciał dać spokoju z tym dziennikarstwem, które być może mnie spowalnia, być może powoduje, że mamy mniej czasu dla moich czytelników.
To temu też chciałbym poświęcić kawałek mojego wystąpienia. To jest rzeczywiście taki dylemat, który się wiąże z faktem, że dziennikarz mniej zajmuje się, jest dalej od swoich czytelników, od swoich odbiorców, bardziej zajmuje się sprawami ważnymi dla świata, a bloger zajmuje się sprawami ważnymi dla swoich czytelników. Mam zresztą wrażenie, nawiązując do tytułu tego mojego wystąpienia, że te dwa światy się jakoś będą zbliżać, to znaczy, że dziennikarze nauczą się być blisko swoich odbiorców, bo jeśli się nie nauczą, to wyginą. A z drugiej strony, że blogerzy zaczną się zajmować również sprawami ważnymi dla świata, a nie tylko dla, czy też właściwie aż dla swoich odbiorców, bo rzeczywiście blogosfera, zwłaszcza w świecie finansów, zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce, rozwija się bardzo, bardzo szybko i rzeczywiście ten wpływ blogerów na opinię publiczną, na to, co się dzieje, na świat jest coraz większy i no nie ma żadnych badań, które by to pokazywały, ale pewnie może być już porównywalny z wpływem mediów. No to blog Subiektywnie o finansach jest jednym, chyba prawdopodobnie jedynym, który ma swoją emanację w takim tradycyjnym medium. Co czwartek w Gazecie Wyborczej ma swoje autorskie strony i rzeczywiście mogę wam to zapewnić z ręką na sercu, że to są autorskie strony, nikt się nie wcina w to, co tam się pokazuje. To jest rzeczywiście lepiej lub gorzej, ale taka emanacja blogu Subiektywnie o finansach w każdy czwartek w Gazecie Wyborczej. Dzięki temu, że jednocześnie jestem dziennikarzem i blogerem, jestem w stanie wielokrotnie zwiększyć... jak miło. Ale mam nadzieję, że pan nie czyta zamiast słuchać, tylko ma pan po prostu podzielną uwagę. Jestem pięciodzielny, tak jest. To jest to, że obok blogu Subiektywnie o finansach działa w Gazecie Wyborczej ekipa Samcika, pozwala zwiększyć wielokrotnie skalę rażenia blogu, ale też i liczbę załatwianych spraw. Bo to, co się pokazuje w blogu, to, że czasami pochwalę się jakąś udaną interwencją, to jest tak naprawdę, nie wiem, może 10, może 20% wszystkich załatwianych spraw. Większość w ogóle na strony blogu, ani na strony tych czwartkowych pieniędzy ekstra nie trafia. To są po prostu, to sprawy są po prostu załatwiane na zasadzie gentleman's agreement między klientem a bankiem. Ja tu jestem pośrednikiem i tak naprawdę też dzięki temu, że łączę ze sobą blogowanie i dziennikarzenie, ten kontakt z instytucjami finansowymi jest łatwiejszy i łatwiej tak zbudować procesy komunikacyjne, żeby te sprawy rozwiązywać. Dwa słowa o tym, jak to wygląda, jak to te prowadzenie blogu wygląda od kuchni dziś. To jest tak, że w każdym momencie na stole jest kilkadziesiąt spraw, w każdym momencie kilka osób zajmuje się ich rozwiązywaniem, w każdym momencie około 100 spraw czeka w kolejce i pewnie z kilkaset maili czeka na odpowiedź. Staramy się w miarę możliwości na wszystkie odpowiadać. Ostatnio są z tym problemy. Przez 5 lat chwaliłem się, że każdy czytelnik dostanie ode mnie personalnie odpowiedź na każde swoje pytanie. W ostatnim roku to się niestety zmieniło i dziś już takiego zapewnienia dać nie mogę, choć myślę, że zdecydowana większość ludzi, którzy się do mnie zwracają, dostają ode mnie odpowiedź. Aczkolwiek taki niechlubny rekord oczekiwania na odpowiedź od Samcika wynosi 6 miesięcy i myślę, że jest niestety szansa, że zostanie pobity. To, co mi się udało osiągnąć i zbudować, to są specjalne ścieżki komunikacyjne w bankach, to o czym, zresztą w innych instytucjach finansowych, to o czym wspomniałem, to znaczy ludzie, którzy się do mnie zwracają z prośbą o pomoc,
mogą przeważnie liczyć. Oczywiście nie ze wszystkimi bankami takie specjalne relacje mam zbudowane, ale w dużej części przypadków jest tak, że sprawa idzie z taką specjalną, szybką ścieżką. Jeśli klient ma rację, to sprawa może być dość szybko załatwiana. Oczywiście nie wszyscy klienci mają rację. Czasami to, o czym za chwilę powiem, sprawa jest na tyle skomplikowana, że wręcz nierozwiązywalna, albo nie da się jej już rozwiązać, tak jak na przykład mówimy o sprawach związanych z długami, które już są na etapie działań komorniczych, ale w większości przypadków te specjalne relacje z instytucjami finansowymi działają i to też trzeba powiedzieć, że duży mój szacunek do bankowców, że udaje się im jakieś specjalne procedury wypracować, bo wiadomo, to są korporacje i tam z reguły wszystko idzie taką ścieżką utartą. Jak trzeba odpowiedzieć na pytanie, to się odpowiada z Nowego Jorku albo z Londynu, albo musi być coś zatwierdzone przez jakąś globalnego szefa od komunikacji. Tak, tutaj się udaje się tego uniknąć. No i to, z czego jestem najbardziej dumny, to jest to, że my wspólnie razem z czytelnikami, odbiorcami jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość, jesteśmy w stanie wyrazić taki ogrom oburzenia na jakąś nieetyczną praktykę banku, czy też jakiejś innej instytucji, że naprawdę jesteśmy w stanie w ciągu kilku dni skłonić instytucję finansową do tego, żeby wycofała felerny produkt z oferty, żeby oddała ludziom pieniądze, które niesłusznie pobrała na przykład w prowizjach. No i rzeczywiście kilkanaście takich przypadków mamy na koncie, że po fali bezprzykładnego i bezprecedensowego hejtu instytucja finansowa ugięła się, mimo że na początku wydawało się, że będzie trudno cokolwiek wskórać. No bo wiadomo też, że instytucje finansowe bardzo obawiają się precedensów. Jeśli się pomoże jednemu klientowi, to przyjdzie zaraz 100 i będzie chciało, żeby im też pomóc. I to też te specjalne ścieżki i to, że nie wszystkie sprawy, które załatwiam, trafiają na blog, jest wynikiem takiego gentleman's agreement między instytucjami finansowymi i mną, że nie wszystkie sprawy są publikowane i trafiają na forum publiczne, bo gdyby trafiły, to prawdopodobnie kilka kolejnych nie zostałoby załatwionych. No i teraz w zasadzie to temu tematowi miało być poświęcone całe moje wystąpienie, natomiast doszedłem do wniosku, że nie zasłużyliście, żebym was aż tak zanudzał, więc będzie też druga część, która będzie poświęcona temu, jak należy walczyć w instytucjach finansowych, bankach o swoje prawa, po to, żeby sam CIK nie był wam już w ogóle nigdy potrzebny. Do niczego. Z całą pewnością nie jest tak, że instytucje finansowe, mimo że zatrudniają sztaby prawników, i to są naprawdę nieźli prawnicy, jedni z najlepszych w Polsce, każdy bank ma jedno albo więcej kancelarii prawnych, które czytają, konstruują te wszystkie regulaminy i kwity, które się potem klientom podpisuje, przedstawia do podpisu. Nie jest tak, że oni działają w sposób bezbłędny, nie popełniają błędów i się nam nie podkładają. Te czołowe, najważniejsze takie przypadki, najczęściej spotykane, bo to o ważniejszych i mniej ważnych nie można mówić, ale najczęściej spotykane przypadki, kiedy nam się podkładają, to jest to, że nas o jakichś zmianach niewłaściwie informują. W większości przypadków klienci się o tym nigdy nie dowiadują, bo nigdy im nie przyjdzie do głowy, że bank, który przychodzi po prowizję, mógł zrobić prosty błąd. Nieprawidłowo poinformować o wzroście tej prowizji albo jej wprowadzeniu. A to są dość częste przypadki. Całkiem często zdarza się, że te powiadomienia nadchodzą przez e-mail albo za pośrednictwem tylko systemu transakcyjnego, a tymczasem prawo w tej kwestii jest dość precyzyjne i mówi, że należy od klienta powiadomić o tego typu zmianach we wzorcach umownych,
w sposób, który umożliwia i daje gwarancję, że klient się z tym zapozna. Warto zwracać na to uwagę i nie zakładać, że jeśli instytucja finansowa z was informuje, że macie coś zapłacić, nie przyjmujcie jako pewnik, że na pewno, że skoro się do was zgłosili, to na pewno mają prawo tej opłaty żądać. Zawsze warto pro forma to sprawdzić. Jest dużo przypadków, w których tutaj no, podkładają nam się bardzo. Przekroczenie terminów rozpatrywania reklamacji to jest kwestia dość powszechna niestety. To znaczy większość instytucji finansowych nie radzi sobie z falą reklamacji, które w ostatnich miesiącach, kilkunastu miesiącach do nich napływają i instytucje finansowe starają się rolować te rozpatrywanie tych reklamacji, czyli po miesiącu odpowiadają klientowi, że proszą o jeszcze miesiąc albo jeszcze o 3 miesiące. Niestety tu oczywiście, znaczy z jednej strony możecie żądać odpowiedzi w określonym terminie i za chwilę o tym powiem, ale z drugiej strony niestety nie ma jeszcze dziś w polskim prawie żadnego terminu, w którym bank ma obowiązek, czy nie wiem, firma ubezpieczenia, fundusz inwestycyjny ma obowiązek odpowiedzieć wam na pytania, czy na reklamację. Mogą to sobie zapisać w regulaminie. Znam instytucję finansową, która ma zapisany w regulaminie czas 270 dni i co im zrobisz. Ale nie będzie niedługo ustawa, która to utrąci i instytucje finansowe będą miały obowiązek odpowiedzieć klientowi. No nie pamiętam, czy to będzie 14 czy 30 dni, ale w jakimś przewidywalnym terminie. No i rzecz najbardziej istotna, ale i najtrudniejsza, czyli nieprecyzyjne zapisy w umowach. To jest bardzo powszechny problem. Bardzo wiele umów jest tak napisanych, że da się je dowolnie właściwie zinterpretować. No, jeszcze kilka lat temu była to taka dosyć celowa polityka w niektórych instytucjach finansowych, bo im mniej precyzyjnie napiszemy umowę, tym bardziej potem będziemy mogli klientem manipulować. To oczywiście też chcę zastrzec, że to się nie zdarza zawsze i nie w każdej instytucji finansowej, ale w kilku rzeczywiście była to zaplanowana strategia pisania w sposób nieprecyzyjny po to, żeby klienta można było potem złapać na jakiś haczyk. No dziś sytuacja konsumentów się poprawia, organizacje konsumenckie działają, prawnicy się aktywnili, którzy chcą też zarobić na obsłudze takich zbuntowanych konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów się aktywnił i też próbuje walczyć. No i jest dziś już te umowy są pisane dużo lepiej, co nie znaczy, że bardzo dobrze. Pamiętajcie, że zawsze każdą umowę możecie zabrać do domu przed podpisaniem. Nikt nie ma prawa wam tego zabronić i każdą umowę finansową w ciągu 14 dni możecie bez powodania przyczyn wypowiedzieć, nawet jeśli już ją podpisaliście. No z nieprecyzyjnymi zapisami w umowie jest też inna sprawa, problem prawny, mianowicie Sąd Najwyższy ostatnio nie może się zdecydować, czy taki zapis w umowie jest, powoduje, iż ta konkretna umowa, czy inaczej, czy zapis, nieprecyzyjny zapis we wzorcu umownym, czyli we wzorze umowy, zatwierdzony przez sąd, potwierdzony przez sąd, czyli w sytuacji, w której sąd stwierdził, że ten zapis w tym wzorcu umowy jest nieprecyzyjny, czy to ma jakikolwiek wpływ na twoją konkretną umowę? W jednych orzeczeniach Sąd Najwyższy twierdził, że jeśli we wzorcu umowy jest źle, a w twojej umowie jest tak samo, to znaczy, że w twojej umowie to, co jest napisane, jest ciebie nie obowiązuje. W innych orzeczeniach Sąd Najwyższy powiedział, że to, że we wzorcu jest źle, to jeszcze automatycznie nie znaczy, że to, co jest w twojej umowie, nawet jeśli jest tak samo, też jest źle. Bo może w jakimś innym punkcie tej umowy jest jakiś inaczej postawiony przecinek, a instytucja finansowa musi mieć prawo do obrony swoich interesów. W związku z tym ty musisz iść i tak do sądu cywilnego w twojej indywidualnej sprawie, niezależnie od tego, że Sąd Ochrony Konkurencji uznał, że ten zapis w umowie jest nieprecyzyjny. Sąd musi to rozważyć na przykładzie twojej konkretnej umowy. No, ta druga interpretacja oczywiście jest bardzo niekorzystna dla konsumentów. Dziś zarówno w przypadku polis inwestycyjnych, jak i w przypadku kredytów hipotecznych jest ona niestety dość często, czy właściwie praktycznie zawsze stosowana przez instytucje finansowe.
Jak my im się podkładamy, no to w pierwszym punkcie jest oczywista oczywistość. Czyli podpisujemy nie czytając. Jasne, ja też mam na koncie podpisane takie umowy, których nie przeczytałem, bo niektórych umów się po prostu nie da przeczytać na raz. Warto pamiętać, że nawet po podpisaniu takiej umowy, żeby ją w ciągu kilku dni przeczytać. Choćby na raty, choćby poświęcić na to dwa wieczory, ale jednak przeczytać, bo po pierwsze, że macie prawo, żeby w ciągu 14 dni odstąpić, a po drugie, to też ma, jeśli wiecie, na czym stoicie, to też wiecie, czego się po danej instytucji finansowej spodziewać. Mam na koncie kilka takich załatwionych spraw, w których razem z czytelnikami ustaliliśmy, że w umowie tych czytelników znajdują się bardzo ryzykowne zapisy. I trzeba po prostu wiać. Taką umowę się po prostu próbuje wypowiedzieć w taki sposób, żeby nie rodziło to kosztów lub zbyt dużych kosztów i ucieka się do innej instytucji finansowej, w której ryzykownych zapisów nie ma. Podstawowa to jest wiedzieć, co cię może spotkać. Nawet jeśli już nie możesz umowy wypowiedzieć, to jeśli wiesz, co dana instytucja na ciebie przygotowała, bo jeśli w umowach są haczyki, to one są przeważnie no, po to, żeby je wykorzystać kiedyś, no to twoja sytuacja jest lepsza. Nie warto przyjmować z góry, że bank się nie myli, jeśli chodzi o obliczenia. Owszem, oni mają ogromne arkusze kalkulacyjne, mają systemy informatyczne, które wszystko liczą, a i tak ciągle dostaję od was maile, telefony, posty, z których wynika, że bank po prostu źle policzył. Zamiast dodać, odjął. Teraz niedawno miałem taką sprawę, jeden z banków przez pomyłkę zamiast obniżyć stopy procentowe podwyższył, no bo mu się coś tam pomerdało. To chodziło, oj nie pamiętam, wydaje mi się, że o kredyt, ale głowy nie dam. No w każdym razie to się zdarza, tak. O, przy rolowaniu lokat warto uważać, bo przy rolowaniu lokat też się zdarzają różne cuda, jeśli chodzi o obliczenia. W bankach pracują, co prawda, nie, w bankach pracują tylko ludzie i ci ludzie robią systemy informatyczne. Te systemy informatyczne w większości banków wyglądają tak, że to jest jakiś bardzo stary system sprzed 15 lat i na nim jest 28 łatek. I tych 28 łatek, na tych 28 łatek jest nałożonych jeszcze 50 innych łatek i to wszystko powoduje, że z tego ten system coś wypluwa. I czasami ci bankowcy nawet nie za bardzo są w stanie też oszacować, co się stanie, jak dana łatka się zepsuje, a takie przypadki się niestety zdarzają i potem ten system wypluwa różne rzeczy. Więc cokolwiek nie dostaniecie z banku, jakiekolwiek wyliczenie do was nie przyjdzie, trzeba usiąść przez chwilę i policzyć, czy się zgadza. Bo zdarza się, że się nie zgadza. Ale dopóki o tym nie wiemy, to nie możemy nic z tym zrobić. No i kwestia, ostatnia rzecz, przy której my się podkładamy bankom i firmom ubezpieczeniowym, funduszom inwestycyjnym, innym instytucjom finansowym, to jest składanie reklamacji w sposób, który pozwoli potem im powiedzieć, ojej, my nie wiedzieliśmy. Nie wiemy nic, żebyś, drogi kliencie, składał reklamację. Jest kilka instytucji finansowych, w których składanie reklamacji via e-mail jest standardem i dobrze się sprawdza. Rzeczywiście w tych instytucjach finansowych można bezpiecznie złożyć reklamację przez internet. Ona jest rozpatrywana w jakichś tam określonych regulaminem instytucji finansowej terminach i nie ma najmniejszego problemu, nie trzeba produkować papierów. Natomiast są też takie instytucje finansowe, w których to nie jest standardem. Niestety obawiam się, że to jest większość instytucji finansowych i wtedy jedynym skutecznym sposobem złożenia reklamacji jest sobie napisać ją na karteczce, wydrukować w dwóch egzemplarzach, przyjść do placówki, poprosić panią lub pana, który was obsługuje, żeby wam przybił pieczątkę przyjęto z dniem i wio. I to jest jedyny moment, w którym możecie być pewni, że wam nie powiedzą, że zgubili, że się zawieruszyło, że nie ma, albo że złożyliście nie tak, jak trzeba. Niestety w sytuacji, w której złożycie reklamację w niewłaściwy sposób, w niewłaściwej formie, czasami nic się nie da zrobić. Nie jestem w stanie wam pomóc, bo rzeczywiście brak takiej reklamacji czasami rodzi ogromne skutki, bo to są na przykład kwestie zwrotu jakichś składek. Miałem ostatnio taki przypadek klientki banku, który
Czy to jakieś, nie, to akurat nie był bank, jakaś inna instytucja finansowa, która no, zgłosiła się po zwrot 6 bodaj tysięcy złotych jakichś składek zapłaconych kiedyś tam. No i regulamin mówił, że jeśli się zgłosi do któregoś czerwca, to jej oddadzą, a jak nie, to oddadzą dopiero za rok. No i złożyła przed 30 czerwca, kwit zaginął, okazało się, że złożyła w sposób niewłaściwy, znaczy nie ma dowodu żadnego, że złożyła. No i w tym momencie ja mam związane ręce, nic nie jestem w stanie pomóc. Mimo, że oczywiście mam głębokie przekonanie, że to racja jest po stronie klienta czy klientki w tym wypadku. No, o. Niezawodne patenty na to, żeby samcik nie był wam potrzebny. Dochodzimy do clou problemu, do tego momentu, w którym będę mógł iść na zasłużoną emeryturę. To, co o czym przed chwilą powiedziałem, jeśli coś nie pasuje, jeśli podejrzewacie jakiś błąd, jakiś problem, to składacie reklamację na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Zawsze warto napisać, w jakim terminie spodziewacie się odpowiedzi, w jakim terminie ma ona nadejść i co się stanie, jeśli nie nadejdzie. To powoduje, że instytucja finansowa traktuje was poważnie. To jest drobiazg, właściwie nieważny, ale on decyduje w bardzo dużym odsetku przypadków o tym, że wasza sprawa jest rozpatrzona albo zostaje zrolowana o następne 3 miesiące. Jeśli klient jest zdeterminowany, żeby otrzymać odpowiedź, wtedy jest traktowany jako klient, no nie chcę powiedzieć VIP, ale klient bardziej potrzebujący niż taki standardowy, który może jeszcze 3 miesiące poczekać. Mała rzecz, a cieszy. Jeśli sposoby numer 1 i 2 nie zadziałają, wtedy bardzo skutecznym sposobem jest wysłanie czegoś, co można nazwać pismem przedsądowym. Nie, to oczywiście nie chodzi o to, żeby o 5 zł się z bankiem handryczyć albo z firmą ubezpieczeniową o 15, chociaż i takie procesy sądowe opisywałem w blogu, ale jednak w wielu instytucjach finansowych na szczęście coraz mniejszy jest ich odsetek. Jest tak, że poważnie jest traktowany tylko taki klient, który jest, po którym widać, że jest zdeterminowany, żeby do sądu pójść. Bo taki, który po prostu jest niezadowolony, no przyjmują czasami finansiści założenie, że po 3 miesiącach mu to niezadowolenie przejdzie. Po prostu zapomni. Więc warto zasygnalizować, że jesteście strukturalnie niezadowoleni. I że komu jak komu, ale wam to nie przejdzie. Dobrze czasami działa złożenie wniosku o rozpatrzenie sprawy przez arbitra bankowego. To jest niezwykle tania procedura. Kosztuje tylko 50 zł. I w dodatku, o ile dobrze pamiętam, te 50 zł jest zwracane w przypadku, kiedy sprawę wygracie. A więc absolutnie, jeśli jesteście przekonani o tym, że macie rację, nie ma się co powstrzymywać, tylko po prostu trzeba napisać króciutkie pisemko do arbitra bankowego z prośbą o rozpatrzenie sprawy. Jest dość dużo, mam na stole dość dużo takich przypadków, w których już samo złożenie takiego pisma spowodowało, że sprawa została rozwiązana w sposób polubowny. Bo jeśli rzecz nie budzi wątpliwości, to nawet arbiter bankowy, który jest de facto ciałem powołanym przy Związku Banków Polskich, więc można powiedzieć, że jest bliżej mu do tej strony bankowej niż do waszej, to jednak trzeba powiedzieć, że potrafi działać skutecznie i bardzo dużo jest ugód jeszcze zawieranych, jeszcze zanim w ogóle dojdzie do rozpatrzenia sprawy przez arbitra bankowego. Dość ciekawym patentem jest pismo do Komisji Nadzoru Finansowego, oczywiście nadzór bankowy nie zajmuje się rozpatrywaniem waszych indywidualnych spraw. Natomiast każda instytucja finansowa składa zawsze, i to zwykle bardzo szybko, odpowiedź na pismo złożone do Komisji Nadzoru Finansowego. To znaczy, jeśli bank wam nie odpowiada, to na pewno odpowie Komisji Nadzoru Finansowego, a was da do wiadomości. I to zawsze działa. Nie znam przypadków, w którym jakaś instytucja finansowa by zignorowała
zapytanie nadzoru. To zapytanie oczywiście nic nie powoduje merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, ale powoduje, że macie najdalej za 2 tygodnie odpowiedź na piśmie na wasze zapytanie. A to czasami może pomóc, bo nadaje dalszy bieg sprawie, albo ją rozwiązuje, albo daje wam jakąś podstawę, żeby działać dalej. Przez skromność nie wspomnę o ostatnim patencie, który też ma dość dużą skuteczność. No i tak już na koniec, chyba tytułem przypomnienia, bo w tym gronie zakładam, że nie ma nikogo, kto by tych zasad nie znał i nie stosował, ale czytelnikom blogu zawsze o tym przypominam i w wielu przypadkach duże katastrofy finansowe, sytuacje, w których ludzie są w długach, których nie spłacą do końca życia, właściwie zaczynają się od takich drobiazgów. Najczęściej od tych trzech rzeczy łącznie, bo jeśli ktoś da ciała w przypadku jednego z tych punktów, to się jeszcze nic nie dzieje. Jak da ciała w przypadku dwóch, to już się robi niebezpiecznie. A jak da ciała w przypadku trzech, no to jest kaplica. I albo tutaj właściwie może pomóc tylko Marcin, Michał, pozostałe chłopaki, albo modlitwa. I to. Tak, jedno drugiemu nie przeszkadza, powiedzmy sobie szczerze. No już na sam koniec mam kilka przemyśleń dotyczących tego, jak będą wyglądały wasze relacje z finansistami w przyszłości. Przyznam szczerze, że jak rozmawiam z prezesami banków, z menedżerami największych instytucji finansowych w Polsce, to widzę może nie strach, ale obawę w ich oczach. Oni sami nie są pewni, czy ich biznes przypadkiem nie jest biznesem wymierającym. To tak jak taksówkarze dzisiaj protestujący nie są pewni, czy bez pomocy państwa i bez zmian prawa są w stanie wygrać z Uberem. Uberem, czyli pośrednikiem, który łączy ludzi potrzebujących przejazdu z tymi, którzy chcą kogoś powieść. W finansach będzie tak samo. I teraz pytanie, jak dużą skalę osiągnie to zjawisko? Bo mamy już w Polsce, już od trzech lat, ja pamiętam, że 3 lata temu testowałem pierwszy raz platformę taką pożyczkę społecznościową, czyli na małych pieniądzach przetestowałem, jak to jest pożyczyć własną kasę komuś, kto potem mi ją będzie w ratach zwracał. Takich platform jest już teraz moim zdaniem ze 3 lub 4 co najmniej, jak nie więcej. Oczywiście mamy społecznościowe platformy wymiany walut. Przecież wymiana walut też już w dużej części nie przebiega za pośrednictwem banków, czy w ogóle jakichkolwiek instytucji finansowych, tylko jest realizowana de facto bezpośrednio z ręki do ręki, tak mówiąc umownie, z użyciem internetu. De facto portale grupowych zakupów, jak wspomniane tutaj przed chwilą grupą, też są jakimś tam przykładem społecznościowych finansów. Może być tak, nie wiem, czy będzie, nie wiem, czy musi, ale może być tak, że w przyszłości, jak będziemy chcieli ulokować pieniądze, to nie pójdziemy do banku, tylko pójdziemy do portalu social lending i będziemy w ten sposób pożyczać. No, zresztą nie wiem, czy czytaliście, prezes Alior Banku, Wojciech Sobieraj, ostatnio w Forbesie, chyba z miesiąc temu, powiedział, że on już w zasadzie nie widzi wielkiej przyszłości przed branżą bankową i jak będzie coś zakładał, to założy portal pożyczek społecznościowych. No i to jest tak naprawdę uzasadnienie tej tezy. I to jest jeden z amerykańskich, bodaj największy portal pożyczek społecznościowych, porównany z, jeśli chodzi o model działalności, z klasycznym bankiem.
To są wyliczenia Citigroup, więc dość wiarygodnej instytucji finansowej, eufemistycznie rzecz ujmując. Tak wygląda spread między tym, co dostają deponenci, a procentem, który płacą ci, którzy pożyczają pieniądze w tradycyjnym banku. A to są relacje między tym, co dostaje inwestor, czyli ten, kto składa depozyt, a tym, co płaci ten, który potrzebuje pieniędzy w portalu społecznościowym. Zobaczcie, jaka tu jest różnica i jak tutaj wszyscy zarabiają, a jak tutaj to jest tak naprawdę ruch w jednym kierunku. Na drugim wykresie macie relacje biznesu Lending Club i całego amerykańskiego rynku pożyczek konsumenckich. Widać, że to jest cały czas malutko. Te finanse społecznościowe wciąż stanowią stosunkowo nieduży procent całego biznesu pożyczkowego, ale to się zmienia bardzo szybko. O, tak się zmienia w Ameryce, w USA, w Wielkiej Brytanii, no i w Chinach. Ten sam prezes Alior Banku w tym samym wywiadzie dla Forbesa powiedział, że premier Wielkiej Brytanii, jak zabierał finansistów ostatnio do Chin, to zapomniał zabrać bankowców, a zabrał właścicieli portali społecznościowych, bo doszedł do wniosku, że to właśnie tam oni w Chinach mogą zrobić większy biznes niż bankowcy. Wygląda na to, że to już wszystko, co mam wam do wyznania. Dziękuję serdecznie. Halo, halo. Czy ktoś ma pytanie? Ręka w górę. Tu widziałem koleżankę wcześniej. Była propozycja i prośba, żeby zadać pytanie. Proszę bardzo. Co rozumiemy przez skuteczne poinformowanie banku o zmianie tabeli opłat i prowizji? Często mamy tak, że banki mają jakieś swoje konta internetowe w tych swoich portalach, na które zwykli śmiertelnicy najczęściej się nie logują. I teraz, jeżeli bank tam nam wyśle powiadomienie, że zmienia tabelę opłat i prowizji, to jest skuteczne? Czy ja powinnam mailem do domu pisemnie, czy w jakikolwiek inny sposób dostać takie powiadomienie? Bo ostatnio dostałam odpowiedź od banku, że mogłam sobie w placówce sprawdzić, że się zmieniła tabela opłat i prowizji. Nie, to też oczywiście jest spór prawny między bankowcami a prawnikami konsumenckimi, ale moje stanowisko i stanowisko prawników, z którymi współpracuję, jest takie, że bank czy jakakolwiek instytucja finansowa musi w taki sposób poinformować, żeby miała pewność, że delikwent pismo odebrał. Czyli nawet list zwykły wrzucony do skrzynki nie jest taką formą. List polecony już tak. Poinformowanie klienta w systemie transakcyjnym nie. Poinformowanie klienta poprzez e-maila z potwierdzeniem odbioru e-maila, tu są wątpliwości, ale jeśli regulamin na to pozwala, jeśli klient na to wyraził zgodę osobnym haczykiem przy tych wszystkich zgodach na przetwarzanie danych i takich różnych, wtedy jest to dopuszczalne, ale tylko wtedy. Więc to, o czym pani mówi, to, o czym mówisz, jest moim zdaniem niewystarczającym poinformowaniem banku, klienta przez bank o tym, że coś wzrosło albo spadło. To momencik, ktoś jeszcze ma pytanko? Tam była pierwsza ręka w górę, więc spróbujmy, zagrajmy w podaj dalej. Mikrofon podaj dalej po swoim skosie. Podaj, nie rzucaj. I dotarło. Na dole trzeba. Halo, dziękujemy za wykład. Chciałbym tak zadać pytanie, czy były takie sytuacje, kiedy bycie blogerem i redaktorem jednocześnie sprawiały problemy zamiast pomagać? No, to bym musiał prosić o sprecyzowanie pytania, bo nie wiem, jakiego rodzaju problemy. Znaczy, podstawowym problemem jest to, że macie trochę mniej czasu i rzeczywiście, jeśli spojrzeć na blogowanie i dziennikarzenie, to z całą pewnością nie jest to od strony takiej czysto biznesowej najszybciej rosnący model. To zresztą widać na przykładzie Michała, tak? On znakomicie sobie radzi właśnie solo, bo nie ciągnie za sobą ciężkiej struktury, jakiejkolwiek struktury, tak? Tylko cokolwiek sobie wymyśli i ma na to czas, tak? Tutaj jego głównym aktywem, którego ogranicza, jest czas, bo pomysłów mu nie brakuje. To jest, wszystko to jest w stanie dość szybko zrealizować, tak? To w przypadku, jak się jest jednocześnie dziennikarzem i blogerem, to w przypadku mojego modelu działalności to oczywiście pozwala znacznie zwiększyć skalę działalności, natomiast zwrotność jak przy dużych okrętach jest tutaj mniejsza. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale
ale tu, tak jak mówię, nie jestem pewien, czy dobrze się rozumiemy. No już wiecie, co zrobić, tak, trzeba podnieść rękę. Kto chciałby zadać pytanie? Kolega w czerwonym, dobrze. Prośba o wstanie, żeby zadawać pytanie stojąc, wtedy łatwiej będzie nam sfotografować. Te najlepsze pytania. A zgoda na wizerunek? Rozumiem, że głównie pomagasz czytelnikom w rozwiązywaniu tych sporów, kiedy one dotyczą tylko tej branży finansowej, prawda? Głównie tam banki i takie instytucje, tak? No, zdarza mi się coraz częściej, chociaż to głównie przez ekipę Samcika Wyborczej, ale ja czasami też personalnie się tym zajmuję, spory z klientami, klientów firm telekomunikacyjnych, telewizji kablowych, ale z rzadka. Tak, w telekomach, no, telekomy ostatnio weszły w branżę finansową, więc tutaj siłą rzeczy się to zaczyna przenikać. To chciałem zapytać, kto w takim razie pomaga właśnie w takich sporach, ale tak typowo właśnie w branży konsumenckiej, poza oczywiście Urzędem Ochrony Konsumentów, czy jest ktoś taki jak ty, właśnie do kogo można się zwrócić w sprawach takich niebankowych? Powiatowy, miejski, nie wiem, dzielnicowy chyba nie. Tak, ale ktoś bardziej jak ty konsumenta. Właśnie. No, nie komendant policji, nie. Rzecznik konsumenta. Nie ma kogoś, kto robi to bardziej w taki sposób jak ty? Nie wiesz? Blogujący rzecznik ochrony konsumenta, tak. Myślę, że to jest instytucja, która ma szansę się udać w Polsce. Coraz więcej pomysłów na biznes po prostu. Słuchajcie, mamy jeszcze całe 3 minuty, więc pewnie jeszcze jedno pytanie. Może teraz kogoś z tyłu, bo za każdym razem był ktoś z przodu, więc poprosimy ciebie i prosimy o wstanie. Witam cię, Marcin. Pytanie, czy bank może, placówka banku, można mu odmówić złożenia reklamacji bezpośrednio w placówce, ewentualnie odsyłać do innej placówki i czy w takim wypadku wysłanie tradycyjną pocztą takiej reklamacji będzie mogło mieć bieg w dalszych procedurach czy sądach nawet? Odpowiadam na pytanie drugie. Złożenie w takiej sytuacji najlepiej wysłać list polecony za potwierdzeniem odbioru. I to jest taka nieco bardziej taka forma listu poleconego, który wymaga, że do tego, znaczy inaczej, która przewiduje, że do tego, który taki list wysyła, przychodzi potwierdzenie, że list dotarł do adresata. To jest ta forma, w której zwykle dostaje pozwy sądowe. Dobrze, to tak, jeszcze... tak zwana zwrotka. Aha, a pytanie pierwsze, moim zdaniem nie może. Mam pewną wątpliwość, jeśli chodzi o placówki partnerskie, ale też wydaje mi się, że skoro bank sobie, czy jakaś instytucja finansowa stawia sobie sieć partnerską, to powinna brać za tę sieć elementarną odpowiedzialność, nawet jeśli ta sieć partnerska ma ograniczoną funkcjonalność, to jednak złożenie reklamacji to nie jest rocket science. Więc moim zdaniem nie może. Dobrze, to ostatnie pytanie w takim razie. Jest jeszcze jedna dłoń podniesiona tu ze środka. Jakoś tak ze środka wszyscy chętnie zadają pytania. Prosimy o wstanie. Cześć, ludzie ze środka. Cześć, mam na imię Darek. Chciałem zapytać o te portale pożyczkowe społecznościowe. Ja tak pamiętam, parę lat temu był z tym problem prawny chyba u nas w Polsce, bo to tam nie wiadomo było, kto ma nadzór. No właśnie o to chciałem zapytać. Czy teraz coś się zmieniło, jak to wygląda obecnie? Tak, znaczy nikt nie wie, kto, jak należy rozliczać dochody z takich przedsięwzięć. Prawdopodobnie jest to taki dochód kapitałowy, jak z gry na giełdzie, inwestowania na giełdzie. To jest coś, co staram się wyplenić. Kojarzenie giełdy z jakąkolwiek grą, z inwestowaniem na giełdzie. No i wydaje mi się, że wkrótce to zostanie ustrukturyzowane. Nie znam przypadku, w którym ktoś, kto korzysta z usług tego typu portalu, czy to po stronie pożyczkowej, czy inwestycyjnej, miałby kłopoty z urzędem skarbowym, bo to jest też ci ludzie w skarbówkach, może nie wszyscy, ale w większości też są w miarę przychylni, też wiedzą, że jak coś nie jest uregulowane, to też trudno wymagać od konsumenta, dopóki się nie uchyla tak odpłacanie podatku, żeby mu tam specjalnie jakiś domiar wrzucać. Więc krótko mówiąc, na razie jest, o ile wiem, ten problem prawny nie jest rozwiązany, ale szczerze mówiąc, ostatni raz przyglądałem się tej sprawie rok temu. Wydaje mi się, że nic się nie zmieniło, ale ręki sobie za to nie dam uciąć. Usain Bolt, klawiatury. Chuck Norris, interwencji. Maciej Samcik, brawa dla niego.